Witam Państwa ponownie. Bohaterką naszej dzisiejszej historii jest kobieta, która poznała prawdę zawartą w starym przysłowiu. Jeśli nie wdrapiesz się na górę, nie zobaczysz widoku. Na drodze, którą wybrała, napotkała górę przeciwności, ból i cierpienie, ale wierzy, że cel, jaki osiągnęła, wart był tego wszystkiego. I z tej raz obranej drogi nigdy nie zeszła, ponieważ jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Słuchają Państwo kolejnej audycji z cyklu Wyzwolony, produkowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago i nadawanego przez rozgłośnie radiowe w wielu krajach na całym świecie. Przedstawiamy w nim prawdziwe historie zbawienia prawdziwych ludzi. Niektórzy bezdomni przychodzą do Pacific Garden Mission tylko raz, po to, by otrzymać posiłek, czyste ubranie, bezpieczny nocleg, pomoc medyczną czy dentystyczną. Wszystko to za darmo, dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół, którym los bliźnich nie jest obojętny. Kiedy jednak słyszą o Bożym darze łaski i przyjmują nowe życie, opuszczają naszą misję w radości. Inni do naszej latarni powracają wielokrotnie, zanim prawda zacznie przenikać ich sponiewierane dusze. Ale pracownicy w naszej misji nigdy nie opuszczają rąk. Wiedzą, że z Bogiem wszystko jest możliwe, więc służą innym podobnie jak Ojciec, a ich współczucie odnawia się każdego dnia. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program 2709 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Czy ty całkiem straciłaś rozum, Doris? Jak w ogóle możesz się zastanawiać nad powrotem do tego człowieka? Wierzę, że to jest właściwy krok, tato. Rozmawiałaś o tym z pastorem? Tak. I co powiedział? Mówi to samo, co ty, ale ja muszę myśleć o chłopcach. Oni potrzebują ojca. Takiego ojca? Cały swój czas i pieniądze przepuszcza w barach, pije i ugania się za innymi kobietami. On się zmienił. Muszę dać naszemu małżeństwu jeszcze jedną szansę, tato. On się nigdy nie zmieni. Kocha chłopców. Wiem, że tak jest. Doris, jeśli wrócisz do niego, wyrzeknę się ciebie. I to jest moje ostatnie słowo. Bohaterka naszej historii stanęła przed trudnym wyborem. Jednym z tych, które mają wpływ na całe nasze życie. W dzisiejszych czasach wielu ludzi wybiera w takich sytuacjach to, co wydaje się łatwiejsze, korzystniejsze dla nich. Ale nie ona. Ona wybrała to, co wydawało jej się wyższym dobrem, mimo że oznaczało większe cierpienie. Oto prawdziwa historia kobiety, którą nazwaliśmy Doris. Już teraz w Wyzwolonym. Urodziłam się w 1912 roku w Sugar Grove w Pensylwanii, jako najstarsza z czwórki rodzeństwa. Mój ojciec był farmerem, byliśmy bardzo zżytą rodziną. Dorastając, miałam sporo obowiązków: przyprowadzanie krów z pastwiska, karmienie kurcząt, zbieranie jajek i ich czyszczenie i pakowanie do wysyłki do Nowego Jorku. Każdego ranka całą rodziną siadaliśmy wokół stołu i odmawialiśmy naszą codzienną modlitwę. Bóg był w centrum naszego dobrego, spokojnego życia. Mama i ja byłyśmy sobie bardzo bliskie. Uczyła mnie gotować i szyć. Kiedy miałam 13 lat, nasza wiara została wystawiona na ciężką próbę. Podejdź tu, Doris. Chciałabym, żebyś pomogła mi się ubrać. Gdzie się wybierasz, mamo? Twoja matka jest bardzo chora, Doris. A doktor sam nie bardzo wie, co jej dolega. Dlatego zawieziemy mamę do kliniki braci Majów. Tatusiu, mogłabym więcej pomagać w domu, żeby mama nie była taka zmęczona. Będziesz musiała zrobić o wiele więcej, Doris. Kiedy nas nie będzie, ty będziesz tu dowodziła. Musisz zaprowadzić brata i siostrę do szkoły. Małego Wally'ego weźmiemy ze sobą. Pani Blakely będzie codziennie zaglądała, czy nie trzeba ci w czymś pomóc. Dobrze, tato. I niczego się nie bój, Doris. Pamiętaj, co mówi Biblia. On nigdy nas nie opuści ani nie zapomni. Pamiętam, mamo. Mama miała raka i w ciągu 2 lat 2 razy wyjeżdżała na radioterapię do kliniki braci Mayo. Przez pozostały czas opiekowaliśmy się nią w domu.
Któregoś ranka, kiedy przygotowywałam śniadanie, zawołała mnie do siebie. Ładnie pachnie śniadaniem. Za chwilę będzie gotowe, mamo. Przyniosę ci, jak tylko... Poczekaj, aż wstaną mały Wally, twoja siostra i brat. Jestem z ciebie taka dumna, Doris. To ty mnie wszystkiego nauczyłaś, mamo. Jakoś chłodno w tym domu. Zimno mi. Przyniosę ci coś do okrycia. No, przynieś. I poproś ojca, żeby przyszedł do mnie, jak tylko skończy doić krowy, dobrze? Jeszcze przed śniadaniem. Dobrze, mamo. Na pewno dobrze się czujesz. Tak. Tak, kochanie, muszę tylko porozmawiać z tatą. Tato, co powiedział doktor Sam? Że z mamą jest gorzej niż kiedykolwiek. On musi jej pomóc. Nie chcę, żeby umarła. Wiem, Doris. Wiem. A jednak umarła. Właśnie tego dnia, 22 lutego 1928 roku, pogrążając nas w rozdzierającym smutku i pozostawiając mojego ojca z czwórką dzieci i ogromnymi rachunkami za leczenie. Tęskniłam za mamą strasznie, a wszystkie obowiązki domowe spadły teraz na mnie. Smutek, który razem dzieliliśmy, jeszcze bardziej nas do siebie zbliżył. Doris, podziwiam to, jak wspaniale troszczysz się o braci i siostrę i robisz wszystko w domu. Mama byłaby z ciebie dumna. Tak bardzo mi jej brakuje. Wiem. Chciałbym, żebyś wiedziała, że dopóki będziecie mieszkali ze mną, na pewno powtórnie się nie ożenię. Ale to oznacza, że większość obowiązków spadnie na ciebie. W porządku, tato. Bardzo się cieszę, że nie chcesz się znowu ożenić. Kiedy moja mama umarła, kobieta, którą poślubił ojciec, była okropna. Nie chciałbym moim dzieciom zrobić tego samego. Dlaczego twoja macocha była taka okropna? Kiedy moja 12-letnia siostra umierała na gruźlicę, macocha wcale nie chciała się nią opiekować. Nie prała jej pościeli, piżamy, niczego. Wszystko to musiałem robić ja. Chcesz, żebym zrezygnowała ze szkoły i została w domu z Wallim? Musisz się uczyć. Ciotka Bessie obiecała, że przyjedzie i przez jakiś czas zostanie z nami. Po cioci Bessie były jeszcze różne gosposie, a w końcu ułożyliśmy się z naszą sąsiadką, panią Blackley. Przychodziła i zostawała z moim małym braciszkiem aż do obiadu, który wszyscy jedliśmy w domu. Później zabierała Wally'ego do siebie, a ja odbierałam go wracając ze szkoły. Do szkoły chodziłam razem z koleżanką, z którą zaprzyjaźniłam się, kiedy miałam 5 lat. Założę się, że nauczycielka będzie chciała, żebyśmy zagrały dzisiaj w duecie. Tylko mnie znowu nie rozśmieszaj, Florence, bo tym razem nie wytrzymam. Nie martw się, muszę zrobić wrażenie na Darelu. Zaprosił mnie do kina w sobotę. No, to ty masz szczęście. Ja jeszcze nigdy nie byłam na randce. Uwielbiam umawiać się z chłopakami. Ty też powinnaś spróbować. Moja przyjaciółka była śliczna i miała wielkie powodzenie u chłopców, a ja byłam trochę o to zazdrosna. Miałam jednak za dużo obowiązków, żeby dłużej się tym przejmować, a nasze życie rodzinne było bardzo dobre. Ojciec był zajęty pracą na farmie, ale zawsze znajdował czas, żeby być z nami, pojechać na piknik czy wspólną wycieczkę. Zawsze też zabierał nas do kościoła. Liceum skończyłam w 1929 roku. Doris, chciałbym cię wysłać do Business College w Jamestown, tam gdzie chodziła twoja mama. Tato, ciągle jeszcze mam długi. Na pewno stać nas na to, żebym poszła do koledżu? Mama na pewno by chciała, żebyś się uczyła. Wykształcenie jest bardzo ważne. Może powinnam zostać w domu i zająć się Wally'im. To zaoszczędziłoby nam trochę pieniędzy. Nie. Rodzina nie powinna być hamulcem w życiu. Pójdziesz do Business College'u. Możesz zamieszkać w tym samym akademiku, w którym mieszkała twoja mama i przyjeżdżać do domu na weekendy. To tylko 10 mil. 10 mil to była w tamtych latach spora odległość. Każdego dnia autobusem dojeżdżałam do koledżu, gdzie uczyłam się pracy sekretarki, stenografii, pisania na maszynie, księgowości.
A w tym czasie moja przyjaciółka cieszyła się coraz większym powodzeniem u chłopaków. O, damy, damy. To Doris. A co ty tu robisz o tej porze? Doris, ładne imię. Właśnie przyjechałam autobusem z Jamestown. No, to w sam raz, żeby wybrać się z nami. Dokąd? No, do takiej małej knajpki, gdzie można potańczyć. Bardzo bym chciała, ale muszę wracać do domu. Mam jutro egzamin i muszę pomóc braciom w zadaniu domowym. Szkoda. To może następnym razem. No, tylko się nie przepracuj. Dobre. Nigdy wcześniej nie chodziłam na tańce, chociaż robiły to wszystkie moje przyjaciółki, także te ze studiów. Niektóre z nich niekiedy odwiedzały mnie na farmie. Od czasu do czasu ja też je odwiedzałam. Poza tym moje życie obracało się wokół kościoła i rodziny. Tato! Tato! Mam niesamowitą nowinę. Co się stało? Zaproponowano mi pracę w Standard Brands. Jamestown? Tak. Jak tylko skończę szkołę, mogę zaczynać. $18 tygodniowo. Bardzo dobra płaca, Doris. Tak. Większość koleżanek zarabia tylko $50 miesięcznie. A co to za praca? Przyjmowanie pieniędzy od kierowców, prowadzenie akt. Typowa praca biurowa, jak się cieszę. Jestem z ciebie dumny. Jedyny problem polega na tym, że kiedy jakiś kierowca się spóźni, będę musiała zostać dłużej i na niego zaczekać. Dlatego będę musiała wynająć sobie jakiś pokój w Jamestown. Praca bardzo mi się podobała. W ciągu tygodnia korzystałam z pokoju w tym samym akademiku, w którym kiedyś mieszkała moja mama. Na weekendy jeździłam do domu. Czasem w tygodniu wychodziłam na tańce z jakimś facetem. Nie chciałam być gorsza od moich koleżanek. Podczas jednego z tych wypadów poznałam Wilfreda. Niezła jesteś, Doris. Niewiele kobiet w twoim wieku zdążyło skończyć studia i znaleźć pracę. No, o pracę dzisiaj niełatwo. Ofert jest mniej niż u kury zębów. Ja zatrudniłem się w obronie cywilnej. I podoba ci się? Mieszkanie z grupą facetów, przenoszenie się z miejsca na miejsce i wykonywanie różnych dziwnych zadań? Nie, nie bardzo. No ale przynajmniej mam na piwo. A propos, usiądźmy i zamówmy po jednym. Jakoś mnie wysuszyło. Dają tu całkiem niezły browar. Lubisz piwo? Nie przepadam, ale teraz chętnie jedno wypiję. Piwo wcale mi nie smakowało. Ale Wilfred był przystojny i zabawnie było w jego towarzystwie. Później ciągle mnie nachodził i wyciągał na tańce. Odwiedził mnie nawet w Sugar Grove i poszedł z nami do kościoła. Mój ojciec nie był nim jednak zachwycony. Zdążył na autobus? Tak, pojechał. Nie wydaje mi się, żeby to był odpowiedni mężczyzna dla ciebie. Człowiek, który musi palić i pić, jest słaby. Poszedł z nami do kościoła, tato. No tak, ale ty naprawdę zasługujesz na kogoś lepszego. On jest słaby. Jesteśmy tylko przyjaciółmi. Módl się o to. Jeden krok prowadzi do następnego i... Nie martw się, tato. On naprawdę jest tylko moim kolegą. Nie paliłam i piłam znacznie rzadziej niż Wilfred. Niemniej nie przejmowałam się już tak bardzo moim starannym wychowaniem i żelaznymi zasadami. Zakochaliśmy się w sobie, ułatwiając tym samym podjęcie kolejnego kroku. Dostałem pracę w mieście, Doris, jako stolarz. To wspaniale, Will. No teraz możemy się pobrać. Tak od razu? No jak tylko znajdziemy sobie jakieś mieszkanie, rozejrzymy się, jak wrócisz z pracy. Myślisz, że będzie nas stać na własne mieszkanie? Pewnie, że tak. Przecież oboje mamy pracę. I koniec rozstawania się co wieczór i samotnych nocy. Wyjdziesz do mnie? Tak. Tak! Oczywiście! Znaleźliśmy mały, umeblowany domek, pożyczyliśmy samochód od kolegi i pojechaliśmy do Pensylwanii, gdzie wzięliśmy ślub. Mój szlachetny ojciec nie powiedział złego słowa, kiedy oznajmiliśmy mu tę nowinę.
To był rok 1935, sam środek wielkiego kryzysu. I Wilfred miał coraz większe problemy z pracą. Tak więc byliśmy zdani tylko na moje dochody. Co tak, późno? Jeden z kierowców się spóźnił i musiałam poczekać na jego wpłatę. Na pewno tylko na to czekałaś, co? Will! Ja miałam długi dzień, jestem zbyt zmęczona na takie przesłuchania. Mam nadzieję, że nie jesteś zbyt zmęczona, żeby coś ugotować. Jestem głodny. Zaraz zrobię kolację. Potrzebuję parę dolarów. Po kolacji idę pograć w karty z kumplami. Och, Will, nie stać nas na twój hazard. Dlaczego nigdy nie zostajesz ze mną w domu? Siedziałem tu cały dzień. Muszę się przewietrzyć. Do domu wracał pijany późno w nocy. Potem dostał pracę w firmie dekarskiej i nasze finanse znacznie się poprawiły. Ciągle jednak wszystkie weekendy spędzał przy kartach i alkoholu. Nasz pierwszy syn urodził się w 1940 roku. Przez rok byłam z nim w domu, a później wróciłam do pracy. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Will znalazł pracę blisko mojego rodzinnego miasta, więc przeprowadziliśmy się do domku w pobliżu mojego ojca. Mój młodszy brat Wally był już w tym czasie w liceum. Will jest w domu? Nie. Pracuje teraz przez 7 dni w tygodniu i wraca po północy. Wpadłem, żeby zapytać, czy nie poszłabyś ze mną wieczorem na spotkanie ewangelizacyjne. Nie wiedziałam, że w naszym kościele są takie spotkania. To jest w kościele, do którego chodzi moja dziewczyna. Kazania są naprawdę świetne. Chętnie bym gdzieś wyszła. A mogę zabrać Wesleya? Jasne. Zapewniają tam opiekę nad dziećmi. Jezus powiedział w 10 rozdziale Ewangelii Jana w wierszu 10. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfitości. Jego śmierć na krzyżu zniosła nasz dług z powodu grzechu. Widzicie, Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy przebaczenia, ponieważ karą za grzech jest śmierć. Dlatego Jezus zapłacił za nas tę karę. Ale historia na tym się nie kończy. Jezus Chrystus zmartwychwstał, aby dać nam nowe życie przez swoją sprawiedliwość. Kiedy Go przyjmujemy, stajemy się dziećmi Boga i otrzymujemy życie wieczne. Ze względu na swoją wielką miłość do nas, Bóg wymienił nasz grzech na świętość Jezusa Chrystusa. Uczynił go grzechem dla nas, tego, który nie znał grzechu, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą w Nim. Nigdy wcześniej nie przeżyłam tak głębokiej świadomości grzechu. Zawsze uważałam, że pójdę do nieba, bo przecież dorastałam w bogobojnym domu. Ale zdałam sobie sprawę, że jak powiedział kaznodzieja, potrzebuję Jezusa jako Zbawiciela i Pana mojego życia. Podczas nabożeństwa razem z moim bratem podeszłam do ołtarza, gdzie pastor modlił się z nami i oddałam moje życie Chrystusowi. I odczułam wtedy taki niezwykły spokój. Odtąd chciałam poznawać Bożą wolę w każdej dziedzinie mojego życia. Zaczęłam też modlić się za Willa, żeby i on został zbawiony. Było to w październiku 1942 roku. Dostałam posadę kasjerki w jednym z banków i pracowałam tam aż do urodzenia się naszego drugiego syna w 1947 roku. W międzyczasie z końcem wojny mój mąż stracił pracę i zaczął pić jeszcze więcej. Co jest? Poprzestawiałaś meble? Nie, stół zawsze stał w tym miejscu. Jesteś pijany, Will. Zjeżdżaj z powrotem do łóżka. Nie zaczynaj mnie pouczać. Ciszej, bo obudzisz dziecko. To mój dom! Mogę robić, co mi się podoba. Will, proszę, jest druga nad ranem. Mów ciszej. Nie mów mi, co mam robić. Will, proszę. A co ty robiłaś przez całą noc?
Gadaj w tej chwili, z kim byłaś? Siedziałam tu w domu z dziećmi. Tak, pewnie. Ty zdziwa. Will, jak możesz tak mówić? To pewnie ty znowu masz kogoś na boku. To, co ja robię, to nie twój interes. Zostaw mnie w spokoju. Idę spać do pokoju chłopców. Hej! Otwieraj drzwi i wyłaź stamtąd! Doris, co ci się stało? Will znowu wypił wczoraj trochę za dużo. To on cię tak uderzył? Tak. To chyba nie pierwszy raz, co? Nie, nie, nigdy przedtem mnie nie bił. Wiesz co? Razem z Rodneyem damy mu nauczkę. Jesteśmy twoimi braćmi i nie pozwolimy mu znęcać się nad tobą. Nie, proszę, proszę, nie rób tego. Uwolnij się od niego, Doris. Wszyscy w mieście wiedzą, że ugania się za innymi kobietami. Zastanowię się nad tym, Morris. Poszłam do sądu, który nakazał Wilfredowi wyprowadzić się z domu. On jednak ciągle wracał, aż wreszcie mój ojciec i bracia twardo się postawili. Wtedy zniknął. Dostałam pracę w Jamestown, w redakcji gazety. Dzieci zostawały z opiekunką. Moja rodzina i przyjaciele uważali, że tak jest znacznie lepiej. I rzeczywiście, w naszym domu w końcu zapanował spokój. Wtedy zaczęłam dostawać listy od Willa, o których rozmawiałam z moją przyjaciółką. Gdzie on jest teraz, Doris? W Leicester, w stanie Washington. Pracuje na kolei. Przesłał ci jakieś pieniądze na dzieci? Nie, chcę, żebym przyjechała do niego. No chyba nie zamierzasz. No, nie wiem. W końcu ciągle jesteśmy małżeństwem. Wydaje mi się, że chłopcy powinni mieć ojca. A czyja to wina, że nie mają? To przecież on ciebie zostawił. Mówi, że bardzo kocha mnie i dzieci. No jakoś kiedy był tutaj, wcale tego nie okazywał. Tak, wiem, ale przeczytałam kilka artykułów o rozbitych rodzinach i o tym, jak ciężko odbija się to na dzieciach. A czuję się winna. Poza tym Biblia mówi, że jeśli on tego chce, powinnam z nim zostać. Ale on cię zdradzał, sprawiał ci wiele bólu i smutku. Wiem, moja rodzina mówi to samo, ale nie daje mi to spokoju. A to znaczy, że takie rozwiązanie nie jest właściwe. Ja muszę o tym porozmawiać z pastorem. Pastor uważał, że trudno byłoby nam się pogodzić. Ja jednak czułam, że taka jest Boża wola. Więc modliłam się. Panie, wiem, że nienawidzisz rozwodu. Ustanowiłeś małżeństwo, aby trwało, póki śmierć nas nie rozłączy. Nie wiem, co mam robić. Wszyscy są przeciwni temu, żebym wróciła do Willa. Jednak chłopcy potrzebują ojca. Proszę, pomóż mi być posłuszną Tobie, Panie. Chcę pójść tam, gdzie mnie poprowadzisz. Panie, to takie trudne. Naprawdę wracasz do Willa? Tak, Wallis. Czuję, że taka jest wola Boga. Poza tym nie będę musiała pracować, a dzieci znowu będą miały ojca. Nasz ojciec jest bardzo niezadowolony z twojej decyzji. Wiem. Powiedział, że mnie wydziedziczy. Ale ja muszę postąpić tak, jak pan oczekuje tego ode mnie. Ja rozumiem. Będę się za ciebie modlił, Doris. Dziękuję, Wally. Szkoda, że nie szukałam Boga, zanim się pobraliśmy. Teraz, kiedy poznałam Jezusa, wiem, że zawsze powinnam postępować tak, jak On mnie poprowadzi, niezależnie od wszystkiego. Doris! Hej, Will! Jak dobrze znowu cię widzieć. Chłopcy bardzo się cieszyli na spotkanie z tobą. Cześć, chłopaki. Tęskniłem za wami. Ale urosłeś, Wesley. Masz już 10 lat. A Steven już chodzi. Jest trochę nieśmiały, ale szybko przyzwyczai się do ciebie. Chodźmy. Nie mogę się doczekać, żeby pokazać wam, gdzie zamieszkamy. Spodoba się wam to miejsce dookoła jeziora. Można pływać, łowić ryby i robić mnóstwo rzeczy. Mój mąż niestety nadal grał w karty i popijał.
Tak więc musiałam gospodarować oszczędnie. Ciągle też musiałam wysłuchiwać oskarżeń Willa, że gdzieś wychodzę i z kimś się spotykam, podczas kiedy to on nie dotrzymywał przysięgi. Mój największy niepokój związany był jednak z wiarą. Tylko mi nie mów, że znowu idziesz do kościoła. Tak. Zawsze w niedzielę chodzę do kościoła. Nie podoba mi się to. Zabraniam ci. Ależ, Will, już o tym rozmawialiśmy. Muszę iść do kościoła. No ale chłopcy nie pójdą z tobą. Owszem, pójdą. Zabieram ich, bo powinni poznać pana. Wszystko to są zabobony. Chodź z nami i sam się przekonaj. Jezus jest prawdziwy i kocha cię, Will. Nie chcę z nim mieć nic wspólnego. Ach tak. O, dobrze. Ale na nas już czas. Tylko żebyście mi na 12 byli z powrotem. Chcę mieć obiad o właściwej porze. Będziemy. I nie dawaj im naszych pieniędzy. Wystarczy, że tracisz tam swój czas. Wiele razy musiałam wychodzić z kościoła wcześniej, żeby spełnić jego wymagania. Ale Bożą nagrodą było dla mnie to, że moi synowie też pokochali Jezusa. W 1955 roku urodził się nasz trzeci syn. Przez wszystkie te lata korespondowałam z ojcem i nasze dobre stosunki zostały odbudowane. Kiedy umarł, pozostawił mi nawet spadek. Pewnego dnia mój mąż, na krótko zanim przeszedł na emeryturę, wrócił do domu z wiadomością, która dała mi nadzieję. Od dzisiaj przestaję pić. Poważnie, Will? Tak. A co się stało? Miałem dzisiaj takiego kaca, że nie mogłem nic robić i kierownik złapał mnie na tym. I co, wylał cię? Nie, ale widziałem, jak wylewali takich jak ja, nawet jeśli przepracowali tam 20 lat. Nie mogę stracić tej pracy. Wilfred nigdy więcej nie tknął alkoholu. Kilka lat później w ten sam sposób rzucił palenie. W 1997 roku, po dniu ojca, który spędziliśmy razem z synami i wnukami, Will położył się, żeby trochę poczytać. Dostał zawału serca i umarł. Moi synowie pomogli mi przejść przez ten trudny okres. Jak się masz, mamo? Dobrze, synu. Kościół bardzo mi pomaga. Teraz możesz tam chodzić bez sprzeciwów taty. Tak. I tak marzyłem o tym, żeby tata przyjął pana. Myślę, że zawiodłam zarówno pana, jak i jego, Wesley. Może niewystarczająco okazywałam Bożą miłość. Nie, nie. Nie możesz winić siebie. Każdy musi sam dokonać wyboru. I tata to zrobił. Byliśmy małżeństwem przez 62 lata i Bóg wynagrodził mnie w moich synach. Dzisiaj mam 90 lat i nadal chodzę do kościoła, uczę też moje wnuki historii i wersetów biblijnych. Droga z Panem może prowadzić pod stromą górę, ale widok stamtąd wart jest każdego trudu. Był to program numer 2711 z cyklu Wyzwolony, produkowanego przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: redakcja Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.